pamięta jeden z moich pierwszych odcinków, który dotyczył szczelki pod głowicą. Co prawda dość amatorsko nakręcony, nie było mnie tam wtedy widać, no ale myślę, że jest tam wiele cennych informacji. Z tego odcinka mniej więcej możecie się dowiedzieć, co kiedy miesza się, czy olej z płynem chłodniczym, płyn z olejem, kiedy olej jest spalany, bo trafia do komory spalania, oraz kiedy płyn chłodniczy może być też spalany. Ale dzisiaj omówimy sobie dość taką częstą przypadłość i pokażę Wam, jak to łatwo sprawdzić. Mianowicie chodzi o taki objaw szczelki, w którym może nam wywalać płyn chłodniczy. Po odkręceniu korka możemy zaobserwować bąbelki, nasze przewody, które idą do silnika z płynem chłodniczym, stają się bardzo twarde. No i wiadomo, że jeżeli te przewody są starsze, mogą po prostu pękać. Za to może być odpowiedzialna uszczelka pod głowicą. Jeżeli nie będzie to uszczelka pod głowicą, a będziecie mieli takie objawy, może to być jeszcze, jeżeli chodzi o silniki diesla, chłodniczka EGR. W obu tych przypadkach może nam bąblować płyn, może pojawiać się ciśnienie oraz pokażę Wam zaraz, jak zrobić test, aby być w 100% przekonany. Winne temu właśnie są spaliny w układzie, które przedostają się właśnie przez tą uszczelkę EGR-a lub uszczelkę pod głowicą, czyli potocznie mówiąc, uszczelka pod głowicą ulega pęknięciu w miejscu, gdzie łączy się cylinder z płynem chłodniczym i wypycha kompresję nam właśnie do płynu chłodniczego. Zaraz pokażę Wam, jak taki test przeprowadzić. Można bardzo tanio zrobić to samemu w naszych warunkach garażowych czy nawet pod blokiem. Jest kilka bardzo ważnych rzeczy, o których należy pamiętać. Po pierwsze, dla ryzykantów możecie próbować odkręcić zbiorniczek chłodniczy w momencie, kiedy Wasz silnik jest ciepły. Jeżeli nie, musicie zamontować cały tester, który jest dostępny, tak jak mówiłem, za grosze, aby się samemu upewnić, i potem odpalić auto i czekać, aż silnik osiągnie temperaturę, której termostat się otwiera i wchodzi na duży obieg. Dlaczego? Dlatego, że najczęściej, jeżeli silnik jest niezagrzany, termostat trzyma tak jak powinien. W tym układzie nie będziecie być może mieli na tyle spalin, aby tester się zabarwił. Być może pęknięcie, nawet może być to pęknięcie cylindra, bo przecież są cylindry, które są chłodzone właśnie płynem chłodniczym. Niekoniecznie też musi być to uszczelka pod głowicą. Może się wtedy zacząć dostawać, mogą się wtedy zacząć dostawać spaliny do płynu chłodniczego, więc moim zdaniem musimy poczekać do temperatury pracy silnika i wtedy jeszcze dać mu przez chwilę popracować, aby być pewnym, że na przykład problem z wężami czy problem z wyrzucaniem płynu nie dotyczy uszczelki pod głowicą, chłodniczki EGR czy też pękniętego cylindra. Tak jak widzicie, ja już mam tutaj swoją paczkę, która zawiera przejściówki. Tutaj można powiedzieć, że to jest pojemniczek, do którego wlewamy płyn reakcyjny. No i co? Nie ma tutaj nic prostszego. Ja auto, podkreślam, mam rozgrzane. Wy robicie to na własną odpowiedzialność. Ale co Wam mogę podpowiedzieć, jeżeli już bardzo chcecie to robić na rozgrzanym silniku? Delikatnie odkręcacie, jak usłyszycie, że Wam sykło, czyli uszło ciśnienie, wtedy możecie odkręcać korek dalej. Dobra, ja sobie tutaj dobiorę, myślę, że to będzie ok. Nie, jednak za duże. Weźmiemy sobie mniejsze. To jest znowu za luźne. Czyli musi wejść nam to. Tak jak przed chwilą wspomniałem, a sam się boję, co z tego wyjdzie. Tutaj musicie dobrać to tak, żeby było to jak najbardziej szczelne. Dobra, wkładamy sobie teraz. Całość zalewamy płynem reakcyjnym, to znaczy całość. Tak jak widzicie, tak aby trochę tego było. Całą paczkę odkładamy sobie na bok. No i co? Ja idę odpalić silnik i patrzymy wspólnie, co się dzieje. Tak jak widzicie, auto sobie chwilę przepracowało, około 5 minut. Nic się tutaj złego nie wydarzyło, ale z racji tego, że wiecie, że ja jestem taka dociekliwa menda, chcę sprawdzić, czy ten płyn naprawdę działa. Więc zmontowałem sobie takie o tutaj coś i to sobie zaraz wsadzimy w wydech, tylko po prostu obrócę auto i zobaczymy, czy naprawdę ten płyn zmieni kolor pod wpływem spalin. Dobra, tak jak widzicie, auto jest odpalone, pracuje. Teraz do wydechu wkładam sobie to, co udało mi się skonstruować. I tyle nam tu nagle zaczęło wystarczać. I tak jak widzieliście, płyn w ciągu chwili zmienił kolor. Z niebieskiego zrobił nam się taki oto kolor. A więc co? Właśnie działa to na takiej zasadzie, jak przed chwilą zdążyliście zobaczyć. Po prostu, jeżeli w płynie są spaliny, płyn zmienia kolor. Kosztuje to grosze. Jeżeli chcecie zaoszczędzić, boicie się, że jakiś pseudomechanik będzie chciał Was nabić na minę, bo będzie to na przykład problem z termostatem. W tym teście Wam to wyjdzie. Jeżeli czynnik, który mamy w tej menzurce, nie zabarwi się, bardzo prawdopodobnie, że macie zacięty termostat. Jeżeli czynnik ulegnie zabarwieniu, zawsze taniej jest podmienić najpierw chłodniczkę EGR, a potem szukać dalej przyczyny, być może remontować silnik. Nic w tym odcinku, to by było na tyle. Mam nadzieję, że lubicie takie odcinki i Wam się podobają. Zostawcie łapkę, subskrybujcie, widzimy się w kolejnym. Cześć!